Chociaż w mordę. Jak ktoś pierwszy raz tędy jedzie, to idzie się zdziwić. No. Ale fajna droga, fajna. Chociaż po deszczu nie chciałbym tędy jechać. Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to jazda na równicy, czyli na taką, można powiedzieć, jakby troszeczkę większą górkę o przewyższeniu 400 metrów. Startuję dzisiaj z Rybnika, z nad Rudy. Trasa nie do końca mi znana, bo będę kierował się teraz za granicę, czyli do Czech. Później się zatopuję Równicę, na której najlepszy czas ma Przemysław Niemiec, czyli były kolarz zawodowy, który został ostatnio mistrzem Polski gravelowych twórców. Wiem, że nie pobiję jego czasu, ale będę chciał się po prostu tak zmierzyć i zobaczyć na segmencie, jaki czas uzyskam. On ma tam poniżej chyba 20 minut. Ja będę chciał uzyskać jakieś, no mam nadzieję, że 25 się zmieści. Zobaczymy, jaka będzie dzisiaj noga. Nigdy nie byłem na równicy, więc mówię, w końcu się przejadę. Planowane kilometry to około 100 mil, czyli 160 km. Zobaczymy, w jakim czasie. Pogoda się ma być fajna, ciepło. Wiaterek nie za duży i bardziej boczny, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzy dni temu biegałem i przebiegłem najdłuższy dystans w tym roku, czyli 15 km. I powiem wam szczerze, że miałem takie zakwasy, ale to głównie raczej przez nieodpowiednie obuwie. Bo na co dzień biegam w innym, a tym razem nie zabrałem po prostu tego obuwia i przebiegłem się w standardowych i mówię, takie zakwasy były, masakra. Dziękujemy, że wybrałeś rower. O. Dobra, jest pierwsza hopa. Dzisiaj troszeczkę górek będzie. Powoli wyjeżdżam z Rybnika. Jestem nieopodal miejsca wczorajszego obżarstwa. Byliśmy u babci mojej żony. Tak się nawpierdzielałem kotletów. O Jezus, wiecie, tak mi ciężko na żołądku, ale zobaczymy, co z tego będzie. Uła. Mam nadzieję, że dzisiejszą jazdą wszystko spalę. Kurde, przejechałem 8 km i już widać góry? A nie, to nie góry, to hałda. Do równicy jeszcze 70 km. Niecałe może. Dobra, są mi śląskie atrakcje. Czyli kopalnie. Był znak, że Jastrzębie Zdrój i znowu jest znak, że Jastrzębie Zdrój. Jeszcze z niego nie wyjechałem, a znowu do niego wjeżdżam. Dobra, mija godzinka, zjadłem banana. Na razie ruch troszeczkę większy w okolicach Jastrzębia Zdroju. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że dalej już będzie spokojnie. Te tereny znam. Właśnie wjechałem na żelazny szlak. Dzisiaj pewnie nie będę go całego objeżdżał, ale pewnie dłuższy kawałek tą drogą przejadę. To było przed chwilą napisane, turystyczne przejście granicy państwa. Czas zrobić fotę na Instagrama i jechać dalej. Nie wiem, czy powinienem coś włączyć, jakiś roaming? Chyba nie.
Czesi są w Unii Europejskiej, jakieś tam megabajty powinny mieć. Dobra. Tu mam wyczoną jakąś szczerzynkę. Dzisiaj trasa prawie, no pewnie w 80, może 90% nieznana przeze mnie, więc będzie pełno pełno nowych ścieżek. Trzeba uważać. Utwardzona droga, ale jednocześnie trochę niebezpieczna, bo jest to dużo takich korzeni, dołków, pagórków. Ale jest ładnie, fajnie. Ładny las, cisza, spokój. O, gałęzie trochę poprzewalane. O, tutaj troszeczkę, tak. Cyk, cyk. O, i jazda dalej. O, i jaka fajna kałuża, ale czy można objechać to tutaj boczkiem? Można, tylko trzeba się troszeczkę zagiąć. O, dobra. O, i fajnie. Ale przygodowo. Przygodowo na pewno. Znowu znak graniczny? Nie widziałem, żeby... Dobra, okej. Czy będzie na niego jakiś lepszy widok? Mi się zdjęcie zrobiło. Dobra, i tu mi komut pokazuje pierwszą hopkę po czeskiej stronie. Ogólnie to jest 3 z 5, więc tak naprawdę czeka mnie jeszcze równica i jeszcze jedna hopa, której nie znam. Chyba jest ścieżka rowerowa. Nie widziałem za bardzo oznakowania, ale chyba tak jest. Dobra. Z tego co widać, to raczej górka nie za duża, 20 parę metrów, 500 metrów długości. O. A propos górek, to w tym roku równica to będzie moją chyba największą górką, bo do tej pory miałem okazję tylko po Lajkoniku poskakać trochę po hopkach, max do 200 metrów przewyższenia. Tam na ponad 200 km wyszło ponad 4000 metrów przewyższenia, więc dosyć sporawo, ale nie było takich długich podjazdów, więc zobaczymy, jak dzisiaj się podjedzie tą równicę. 400 metrów przewyższenia, około szacuję, no jak będzie noga, to w 25 minutach się zmieszczę. Domyślam się, że osoby z czołówki to tam pewnie wjeżdżały na szosówkach, bo chyba tam jest jakby normalny podjazd asfaltowy, tylko chyba bardzo nierówny. Dobra, są rzeczy, które wszystkiego się nie przewidzi, a mianowicie... O Jezus, jaka to jest ścieżka. Korzystam od dłuższego czasu już z Hammerheada, jestem z niego bardzo zadowolony, tylko nie wpadłem na pomysł, że jadąc do Czech, żeby sobie wybrać mapę czeską. O, nie mam żadnych tutaj ścieżek bocznych, na szczęście ślad jest i mogę nim jechać. Mniej więcej wiem, widzę jak jechać, ale na przyszłość jak będę się wybierał za granicę, to będę pamiętał, żeby wgrać mapę nie tylko Polski, ale też inną. O, właśnie Orange do mnie napisało, dzień dobry, bezpłatna rozmowa, SMS w roamingu, strefa pierwsza i dowolny. Limit 22 GB. Dobra, no tych 22 giga nie zużyję przez ten czas. Tak w ogóle to jestem w Karwinie. Pojechałem obok centrum, teraz jestem przy jakimś ładnym parku. Zobaczymy co tutaj mnie czeka. Jakieś dworki, pałacyki. O, proszę. No widzę, że zaczyna się tutaj coś ciekawego. Jakiś ładny mostek. Zawijasek. Zakaz wolny. Aha, dobra. Okej. O, to chyba jest dobry moment, żeby zrobić zdjęcie. Oj, chyba widzę gdzie. No ładny mostek, ładne miejsce. Rzeczka, elegancko. Proszę cię bardzo. O, tu jakaś ścieżka, proszę. Jakaś główniejsza droga. Proszę. I pod mostkiem.
Ale ładnie. No to mi się podoba. No sami powiecie, czy nie jest pięknie? Cyklisto se sedni z kola. Pochyb techniczny stafel. Mija 2 godziny, dystans 51 km z kawałkiem, czyli średnia prędkość niecałe 26. Jadę nie za szybko, chcę zaoszczędzić jak najwięcej sił po to, aby móc sobie jak najmocniej podjechać równicę, chociaż zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja sobie znalazłem alternatywną ścieżkę, kawałek główniejszej drogi z robotami drogowymi, zobaczymy jak długo. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś będzie jakieś fajne odbicie. Dalej już widać góry. W końcu jakieś znowu fajniejsze miejsce. Za niedługo będę w Cieszynie. Czeski Czesin, o ile już nie jestem. Kierunek równica. Już góry z daleka widać. Już ładnie, pięknie i przyjemnie. Jestem ciekaw drogi powrotnej, bo wydaje się, że będzie malownicza, ale to czas pokaże. Oj, tym pięknym mostkiem właśnie nam się z granicą czeską. Przejazd, ładne widoki. No i to był czeski Cieszyn. A tu mamy nas, Cieszyn. O, widzę Coca-Cola. Próbuję się przybudować mego usta na panów Marvela, Daredevil. Nie było Pepsi z lodówki, więc wziąłem kolę, ale dzisiaj nie żałuję. Dobra, ta rotrójka pokazuje mi, że następnego wzniesienia jeszcze 3,6 km. Średnie na fajnie 3,5. Więc to będzie taka pewnie rozgrzewka przed tym, co mnie czeka, bo równica ma średni kąt nachylenia 7 stopni, więc no, coś tam w nogi wejdzie. A, i tu się zaczyna jakaś kolejna górka o długości 2,3 km. 85 metrów przewyższenia, czyli coś na rozgrzewkę. Już widzę po watach i prędkościach, że ciężko będzie się zmieścić 25 minut. Jak będzie 30, to będzie dobrze. Cisownica, izba regionalna, 2 km. Dobra, według Hammerheada powoli się zaczyna, 8,8 km, 456 metrów w górę. Na razie jest tak troszeczkę w miarę płasko i dopiero później zaczynają się kąty, które się zaczynają, o, mniej więcej tak to wygląda. Dobra, na dzień dobry, cisnę po 400 watów prawie, a prędkość 12 na godzinę. Uła, będzie ogień. Dobra, wyłączyłem sobie waty i prędkość. Patrzę tylko nachylenie, ile zostało do góry. To bez sensu.
170 metrów. Fajny kilometr. Niecałe 100 metrów. Jakieś 16 minut drogi za mną. O, zaraz będzie chwila odpoczynku i gaz na maks. Zaraz będzie trochę paskiego. Czyli 4%, a nie 80. 50 metrów. Gdzie był finisz segmentu, czy tu, czy tam wyżej. Nadwórnie czynne. Dobra, jadę tam dalej. Nie wiem dokładnie, gdzie się zaczynał segment, a gdzie kończył. Pierdzielę to. Około 20 minut jechałem. Czas odpocząć. O. To ładnie. Ustroń 884 metry. Nad poziomem morza. Jest wysoko. Póki jeszcze jest pojedzone, redukcja wagi zrobiona. Teraz czas zjechać. I może w tym momencie wrzucę moment, taki parę statystyk, jak długo się jechało, ile metrów i co z tego wyszło. Takie podsumowanie, jeżeli chodzi o podjazd na równicę. Ja już jestem parę dni po tej jeździe. Tutaj za mną czeka taki inny rower, który już pewnie mogliście zobaczyć na Instagramie, ale już nie będę Wam zdradzał na razie szczegółów. Jeżeli ktoś jesteście ciekawi, to zapraszam na Instagrama i na Strawę. Tam możecie znaleźć na bieżąco informacje. A teraz jeżeli chodzi o równicę. No to podjechałem to szybciej niż myślałem. Podjechałem nie do końca ten podjazd, co miałem na myśli, bo wstępnie planowałem podjechać podjazd Przemka Niemca. Okazało się, że tam jest kilka jakby takich wariantów. Oficjalna wersja równicy kończy się mniej więcej przy punkcie widokowym, a Przemek Niemiec akurat swego koma zdobył w momencie wjeżdżając gdzieś tam troszeczkę w lewo pod jakiś tam pensjonat, gdzie akurat tego dnia był zamknięty, więc nawet jakbym chciał faktycznie dokończyć akurat tam swoją przejażdżkę, no to nie za bardzo mogłem. Uzyskałem 20 minut 43 sekundy, co dało mi średnią prędkość 15 km na godzinę przy średnich wartach 343. Z czasu jestem mniej więcej zadowolony, bo sądziłem, że nie uzyskam czasu poniżej 20 minut. Nie jestem zadowolony z wartości watów, bo no myślałem, że spokojnie powyżej 350-60 spokojnie mi się uda uzyskać. Ale to nie był dobry dzień. Tak jak wspominałem, miałem zakwasy, nie byłem jakby do końca tam wypoczęty, więc nie czułem się najlepiej. Dlatego w pewnym momencie stwierdziłem, że w ogóle nie patrzę na waty, po prostu jadę swoje, co wyjdzie, to wyjdzie i zobaczymy. Jechałem na gravelu, który wiadomo, jest trochę cięższy, ma szersze opony, inne opory toczenia i jedzie się ciężej. Więc ogólnie z wyniku jestem zadowolony, a myślę, że kiedyś tam jeszcze spróbuję raz podjechać, ale już wtedy na rowerze szosowym. Wydawało mi się, że ten podjazd jest nieco bardziej taki cięższy technicznie, że będzie bardzo dużo nierówności, będzie nieładny asfalt, będzie dużo kostki brokowej. Okazało się, że wcale tak nie jest i że jest to nawet bardzo ładny podjazd, więc jak na rower szosowy, jak najbardziej wskazane, więc pewnie kiedyś będę chciał to poprawić. Ale kiedy, to zobaczymy, bo na razie pewnie już nie będzie taka pogoda na rower szosowy i też nie wiem, kiedy tam będę. Dobra, to tyle z podsumowania, jeżeli chodzi o równicę uphill. Podjazd, no, powyżej 400 metrów przewyższenia. Fajnie się podjeżdżało, spoko, lubię takie. Zobaczcie, jakie ładne widoki. Może tego nie widać pewnie na DJI, ale może Wam dam przebitkę z telefonu.
teraz już teoretycznie prosta część, czyli z górki, chyba delikatnie z bocznym wiaterkiem lekko wspomagającym i płasko, już raczej płasko, ale chyba z pięknymi widokami. Jeszcze zobaczymy. Bezpieczny, bo tak naprawdę są jakieś 2-3 takie przygibki, zakręty ostrzej, jeszcze trzeba przyhamować, a tak to jak ktoś umie dobrze zjeżdżać, to nawet nie trzeba za bardzo hamować. Spoko, fajny zjazd. Nie znam tej trasy, ale z tego co tak sobie tak rysowałem, myślę, że tu będzie przez dłuższy czas jakaś fajna ścieżka rowerowa. Ale tylko się domyślam. Niekoniecznie, musi tak być. Jeszcze tylko dodam, że trochę uszy mi przytkało. Dziwnie słyszę, ale słyszę coś. Fajnie, fajnie. Piękny dzień. Ładnie słoneczko świeci. Na razie mocno nie przypala. 25 stopni pokazuje licznik. Więc jest ok. Oby tak dalej. Oby bomba nie złapała. O, może to najważniejsze. Jakby ktoś nie wiedział, co to za rzeka po prawej stronie, taka malutka, wąska, to jest Wisła. Zaczynają się już jakieś nierówności i tu niestety muszę się zatrzymać na chwileczkę. Powiedzmy, że nie będzie tutaj. Albo w cieniu. Dzisiaj wiedziałem, że głównie będę jeździł szosowo, więc dałem sobie trochę więcej ciśnienia z przodu 2,5, z tyłu 3. A jak się zaczynają nierówności, to warto troszeczkę opuścić. Dobra, będzie dobrze. Od razu lepiej. O. Jedna czy dwie, bo to jest podobną robotę. Adrenalinki. Dobrze, że mam do tego odpowiednie buty. No dobra. Fajnie by było tam jeszcze, ale nie dam rady już. Buty do spinningu. Niespodzianka. Oła. Niby trasa była zaplanowana na drugą stronę. W końcu zbliżam się do drogi, która odbija od tej Wisły. Odbijam w prawo, zobaczymy co tutaj będzie mnie czekać.
mija w prawo, zgodnie ze znakiem. No cóż, DJI już się rozładowało, więc pozostaje mi tylko telefon do nagrywania i jakieś 50 km drogi. Na razie takie drogi boczne, cały czas szlakiem wyślanej trasy rowerowej. Pewnie gdzieś za jakiś czas będzie odbicie. Jedziemy gdzieś do lasu, ale na razie jest pięknie. W miejscowości Strumień płynie sobie strumień. No i światło. Jest ładny park, gdzie jest fontanna solonkowa. O, tam właśnie widać. No ja lecę do Żabki uzupełnić zapasy. Żeby nie było, regionalnie Ustronianka. Jakaś ładna staróweczka w strumieniu. Skręt w lewo. Okej, tutaj od strumienia chyba już nie jadę wyślaną trasą rowerową. O, tym bardziej, że teraz tutaj skręcam w lewo i kończy się już taka ładna ścieżynka. Ale jakieś szuterki, o, delikatne piaseczki. Może być elegancka. O, takie ścieżki to ja lubię. Chociaż w mordę. Jak ktoś pierwszy raz tędy jedzie, to idzie się zdziwić. No, ale fajna droga, fajna. Chociaż po deszczu nie chciałbym tędy jechać. Nie róbcie tego w domu. Czyżby tutaj jakieś jeziorko? O, jak ładnie. Nie no, takie drogi to mi się podobają. Jest utwardzone, jest troszeczkę technicznie, a przy okazji pięknie. I jeszcze na zakończenie. Ten moment zaczął się od jakiegoś 120 km na dzisiejszej mojej trasie. Powiem wam, że zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Chyba bardziej niż równica. I zaraz w ogóle jadę w tereny, które już tam kiedyś coś tam jechałem, chyba na Szutrach Śląskich. Będą chyba te drogi się przeplatać. Zobaczymy, na razie chyba teraz wyjeżdżam na asfalcik. Ale no, około 5 km, no przepiękne trasy. Co najlepsze, że żadnego rowerzysty nie spotkałem. Także jest czwartek, godzina 13, no ale pięknie, pięknie. Kolejny mało spotykany widok, czyli paliwo na Watisie po 5,99. A, w końcu poniżej 6 zł. Na Orlenie w weekend też jeszcze rabat można zahaczyć. Chyba w Rybniku 6,19. Od 1,35 groszy to już w ogóle jak darmo. Już jestem niedaleko, bo właśnie wjeżdżam do miejscowości Żory. Czyli bardzo, bardzo bliziutko, już jakieś godzinka jazdy. O, ale jakie dziury. No jeszcze elegancko, ładnie ubita droga. Czerwona, szybka. Wiadomo, czy czerwone to szybkie. Trzeba uważać na krzaczki. O. Jeszcze nie dojechałem do końca, ale uważam, że dzisiejszy dzień był naprawdę cudowny, elegancki. O, piękny las. No naprawdę. Jeszcze jakaś hopka. A propos hopek, to wyszło ponad 1000 metrów przewyższenia, czyli nie mało, nie dużo, jak na 160 km. Nie jest źle. Coś tam się poskakało, ta część faktycznie powrotna płaska, ładna, utwardzona, z delikatnym wiaterkiem, więc super wyszło. No a jednak miłe zaskoczenie, bo jest moment, którego jednak nie znałem, nie kojarzę, żebym tędy jechał. Lecz jakaś plaża jest. Czysta woda, można korzystać. O. Proszę. Dobra, tą trasę już tutaj znam. Jest tu taka wieżyczka, przy której warto się zatrzymać, zrobić zdjęcie. No i później już piękne, ładne tereny. O.
Ostatnia dyszka i zobaczymy. Trochę dłużej mi zleciało niż przewidywałem. Średnia słaba, bo chyba tam z 26 km na godzinę. A niby nie jest źle, ale zawsze może być lepiej, nie? Jaki ładny lasek. Hammerhead pokazuje mi, że właśnie wjeżdżam na asfalt i faktycznie wjeżdżam na asfalt. Zaskakuje mnie ten licznik, zaskakuje, naprawdę. Pozytywnie oczywiście. Koniec na dziś, 166 km, 1200 przewyższenia, tak mniej więcej miał być. Baty 166, no. Pojeżdżone, fajna traska, polecam. Zróżnicowane tereny, góra, dół, asfalt. Chociaż większość asfaltów, ale nawet tam tylko w Czechach, powiedzmy, było trochę ruchliwie, ale reszta trasy ok. Bardzo fajne widoki. Dobra, ja lecę obmyć. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.